Cześć, jesteśmy pod biurem NeoKRS. Ta organizacja, jak wiemy od czasu ujawnienia list poparcia, nie istnieje. Przybyliśmy dzisiaj pod biuro NeoKRS, organu powołanego w miejsce dawnej konstytucyjnej Krajowej Rady Sądownictwa. Jak wiemy od czasu ujawnienia list poparcia do NeoKRS, organ ten jest nie tylko niekonstytucyjny i nielegalny, ale jest także nieprawidłowo obsadzony. Już nie tylko wbrew konstytucji, ale nawet wbrew samej ustawie, która zresztą z tą konstytucją była niezgodna. Zatem NeoKRS podwójnie nielegalny nie istnieje. Niestety, część członków tego organu nadal nie przyjmuje tego do wiadomości. Dlatego, jako Ruch Akcji Demokracji, będziemy im o tym przypominać. Rozpoczęliśmy akcję pocztówkową, w ramach której ponad 820 osób zamówiło komplety pocztówek, które trafią łącznie w liczbie ponad 5000 do NeoKRS. Oczekujemy wyprowadzki od tych państwa. Zaadresuję tę pocztówkę do pana Macieja Nawackiego. To właśnie ten sędzia, jego listy poparcia powodują, że NeoKRS jest nieobsadzony, ponieważ wszyscy członkowie NeoKRS zostali wybrani jedną uchwałą.